Dobrze, to może zacznę drugą godzinę męczenia was swoim głosem. Tak to trochę przypechowo wyszło, że mam dwa po kolei. Niestety miałem być wczoraj i uciekł mi samolot i nie udało się tego zrobić tak, żebyście mieli jakąś przerwę. Więc jeżeli niestety, wiem, że zawsze jest to 15%, mam nadzieję, że nie więcej, które ma poczucie, że mówca ma monotonny głos i myśli sobie, niech on już tylko skończy, nie, on już tylko skończy, to przepraszam z góry, to 15% ludzi. Mój drugi wykład to są, to się chyba nazywało tajemnice bankowości? Interwencje rządów pieniędzy i bankowości. A właśnie. Interwencje rządów pieniędzy i bankowości. I to, na czym chcę się tutaj skupić, to jest taka odrobina historii tego, to będzie też taki troszeczkę bardziej techniczny wykład pod względem tego, co się, jak działają banki i jak tam się w tą bankowość państwo robiło inwazję. Postaram się nie być bardzo technicznym, bo też wydaje mi się, że to nie jest forum na to, żebym wam robił jakiś wykład z współczynników kapitałowych bankowych, ale żebyście mniej więcej mieli poczucie, czym banki były, czym mogłyby być i powinny być, a czym są i dlaczego to nie jest dobre. Zacznę od odrobiny takiej klasycznej mikroekonomii. No nie do końca klasycznej, bo jest taką odrobinę austriackim podkręceniem. No mi się na którymś poprzednim wykładów, nie było mnie, ale wydaje mi się, że powinno być na którymś z wykładów troszeczkę tam o teorii pieniądza i o tym, że jest inflacja, tak, inflacja jest wywoływana przez podaż pieniądza, tak, i tam mniej więcej, że to tam może być kreacja pieniądza przez banki, zresztą ja też będę o tym mówił. Jest, wydaje mi się, dosyć ważne i ja to też zauważam, jak rozmawiam z ludźmi, którzy są mniej więcej ze środowiska tego takiego około austriacko-ekonomicznego, że przez to, że kwestia pieniądza i inflacji jest tak bardzo popularna, spopularyzowana przez Miltona Friedmana i przez to takie jego słynne zdanie, że inflacja jest zawsze i wszędzie zjawiskiem pieniężnym, to, że ludzie bardzo często z poglądami wolnorynkowymi siłą rzeczy robią taki skrót myślowy, że właśnie następuje zwiększenie podaży pieniądza i jest inflacja. I jakby nie myślą o tym mechanizmie mikroekonomicznym, którym za tym stoi. To jest bardzo prosty. Tak, i ja dlatego chciałem od niego zacząć, bo on też pozwala troszeczkę zrozumieć, dlaczego banki to, co obecnie robią, to jaki to ma wpływ na poszczególnych aktorów rynkowych. No więc normalnie jak sobie popatrzycie na przykład na jakiegoś konsumenta, albo nawet szerzej nabywcę dobra. Tak? Czy jest sobie nabywca dobra? Jest sobie nabywca dobra. No i ten nabywca ma jakieś pieniądze i przychodzi do jakiegoś producenta czy sprzedawcy i mówi temu sprzedawcy, dobra, to ja ci daję 10 złotych, a ty mi dajesz jakiś tam jeden unit czegoś tam, jakąś jedną sztukę czegoś. Tak? No i co tu się dzieje w ramach tej wymiany? No, następuje wymiana dóbr, ale też ten sprzedawca, który tak naprawdę, to, że on jest sprzedawcą, to sprzedawca to jest termin, powiedziałbym, taki nie do końca profesjonalny, tak, bo sprzedawca to może być ktokolwiek, to może być człowiek zatrudniony na umowę o pracę, tak, którego w ogóle nie obchodzi ta transakcja, macie dać, przyjąć, zasięgować w kasie. Naprawdę bardziej mi chodzi o to, że po tej drugiej stronie to tak naprawdę jest przedsiębiorca. No i jak ten przedsiębiorca odczytuje ten fakt, że ktoś przyszedł i dał mu te 10 zł? No ten przedsiębiorca widzi, aha, dobrze, na moje dobro jest popyt, no i w zależności od tego, jaką tam ma strukturę produkcji za sobą, oczywiście ile ma w inwentarzu, ile ma tych dóbr, no to patrzy, o, to jest znak, że przy danej strukturze cen zrobiłem coś dobrze, miejmy nadzieję, że ma dodatni zysk, ale załóżmy, że ma, że robi coś dobrze, no i jeżeli widzi dużo takich transakcji, no to widzi po prostu, że ludzie wyrażają popyt na jego dobro, no i tym samym może adaptować się, tak? Może dokonywać zmiany. Jeżeli widzi na przykład przyrosty tego, że nagle takich miał jednego, a nagle ma takich przepływów 3, no to widzi, o, popyt rośnie na moje dobro, w związku z tym być może powinienem zrobić coś, co umożliwi mi zwiększenie produkcji. Żeby zwiększyć produkcję,
zwiększenie produkcji lub jeżeli to nie jest możliwe, to podbicie ceny. Jak ten mechanizm działa? No, jeżeli widzi, że coraz więcej ludzi kupuje, to ma ma większy dodatni przepływ finansowy. W związku z tym, jeżeli mówimy o producencie, a nie tylko o usługach handlowych, gdzie to jest po prostu obrót, tak, w kółko, ale jeżeli mówimy o producentach, no to jeżeli on widzi, że to jest, że rośnie mu ten popyt, no to jest w stanie wykorzystać te zasoby, żeby na przykład rozwinąć swoją linię produkcyjną. Ja oczywiście bardzo upraszczam, bo to znowu są tematy, teoria produkcji, to jest temat na oddzielny wykład, ale tak w bardzo dużym skrócie. Widzi zwiększony popyt, więc tylko może wykorzystać te środki finansowe na to, żeby móc ten popyt zaspokoić. No i w jaki sposób to się dzieje? No więc on idzie dalej i on bierze te swoje dodatkowe 30 i patrz, idzie na rynek dóbr produkcyjnych i na tym rynku dóbr produkcyjnych próbuje te 30 wykorzystać, żeby wciągnąć dodatkową pracę, tak? Pracę, kapitał, jakby jakiś neoklasyk napisał i tam ziemię, ziemność tego. Przestarzałe jest. Więc żeby jakieś prace i kapitał pozyskać jeszcze z rynku za te 30. No i mogą się dwie rzeczy wydarzyć. Może się wydarzyć, że albo tak, to się da i da się dalej utrzymać zyskowną strukturę i da się dostarczyć więcej. Albo może się okazać, że on próbuje kupić te 30 więcej, ale tak naprawdę to mu się nie udaje, bo są inni przedsiębiorcy, którzy też te rzeczy kupują i oni mu to wszystko przelicytowują go, bo u nich oni też doświadczyli jakiegoś wzrostu, ale większego. I w związku z tym oni go przelicytowują, no i on tak zostaje trochę tak z kwitkiem, tak jakby jest przyrost popytu, ale po stronie dóbr produkcyjnych inni mnie przelicytowali. Oczywiście są różne odcienie szarości pomiędzy byciem całkowicie przelicytowanym, a nie być przelicytowanym, ale może taka sytuacja wystąpić. No i dlaczego to jest istotne? No dlatego, że w sytuacji, w której mielibyśmy zamkniętą ilość pieniądza w gospodarce, jakąś określoną, no to by sprowadzało się do tego, że prawdopodobnie, jeżeli tutaj byłoby zwiększenie popytu na dobra jakichś innych producentów o jakiejś tam wielkości, to tutaj to byłoby niemożliwe, tak? Bo oni by wykorzystywali te zasoby tutaj, w związku z tym ci przedsiębiorcy odciągaliby dobra produkcyjne stąd i nastąpiły przesunięcia. Tak? Tak się dzieje, jeżeli ma się stałą ilość pieniądza, to znaczy następują pewne licytacje, no i realokacja dóbr, jak to się ładnie w ekonomii mówi, realokacja dóbr produkcyjnych. Sytuacja, w której nagle wszystkim rośnie popyt i jednocześnie, znowu zaraz, jeżeli ktoś już... Zastanawiam się, kto mnie zaraz zacznie beszczać za nieuznanianie struktury kapitałowej, ale chyba nie ma nikogo. Bo nie chcę się dawać szczegóły teraz dotyczące, co tam jeszcze się z tyłu dzieje, ale powiedzmy, że ta sytuacja, w której tu rośnie popyt i tu rośnie popyt, zwykle przy danej relacji inwestycji do konsumpcji jest jakby niemożliwe. Bo to muszą być przesunięcia i te przesunięcia mają pewne implikacje na rynku dóbr produkcyjnych. Jeżeli to się dzieje wszędzie, to zwykle oznacza, że ten popyt wyrażony dodatkowo, ten efektywny popyt wziął się z tego, że ktoś mi tą dychę wziął nie z tego, że zabrał ją stąd i przesunął tutaj, albo zabrał ją stąd i przesunął tutaj, tylko że mi ją dał znikąd. Dorzucił ją i w ten sposób działa inflacja tak naprawdę. Tak? To nie jest jakiś taki mechaniczny twór, że zalewam, cokolwiek by to miało w ogóle znaczyć, zalewam rynek pieniądzem i podbija ceny. To ludzie podbijają ceny i to podbijają w pewnych określonych schematach, pewnymi określonymi kanałami. To są te słynne efekty Cantillona, o których chyba też powinno było być coś już. To są właśnie słynne efekty Cantillona, które polegają na tym, że kiedy ja coś kupuję, no to ja jako pierwszy posiadacz tego nowego pieniądza, ja dokonuję redystrybucji, do siebie, no i też to ma wpływ na ceny, tak? Dlaczego to jest ważne w przypadku, jak mówimy o interwencjach rządów pieniędz? Ano dlatego, że kiedyś w tak zwanych złotych, dobrych czasach, których do końca zwykle nigdy nie było, bo to zwykle jak się mówi o tym, jak kiedyś było, to zwykle to jest troszeczkę wyidealizowane. Było tak, że jakie były funkcje banków? No, bank to było takie miejsce, do które dostarczało pewne usługi,
I mogło usługać, świadczyć dwa typy usług. Tak? Jednym typem usług to jest pilnowanie tego, żeby nikt mi nie ukradł mojego złota spod materaca. Drugą usługą jest zapewnianie tego, żeby te pieniądze nie leżały odłogiem, skoro ktoś mógłby je zainwestować i potem się zyskiem z tej inwestycji ze mną podzielić. I ja wtedy jestem, wtedy bank staje się pośrednikiem kredytowym, tak? I moje oszczędności ktoś inny produktywnie wykorzysta. To były tak zwane stare złote czasy. No i w związku z tym, że tak jakby były te dwie funkcje, no to mogły się wykształcić, tak jakby zupełnie teoretycznie patrząc, nawet na razie ahistorycznie, ale tak hipotetycznie, co by się mogło wydarzyć. No mogłoby się wydarzyć, że będą takie banki, które będą oferowały właśnie tę usługę trzymania, czyli innymi słowy banki 100% rezerwy. Czyli że wszystko, co im odkładam, to w 100% leży w rezerwie banku, w każdej chwili mogę przyjść i zabrać. Mogą być też banki, które nie trzymają tego i dalej są bankami 100% rezerwy, bo jakby po prostu mi mówią, wiesz co, ty na ten okres tego roku, to tego nie możesz dotknąć, bo ktoś inny tym obraca. Więc dalej jakby 100% w każdej chwili jest przypisane do konkretnego. A może mogłyby też pojawić się takie instytucje, które powiedzą, myślę, że jak trzymasz tą stówę tam w banku cały czas, to czemu by nie zrobić tak? Przecież ja widzę mniej więcej, że ty w ciągu roku to nigdy nie wypłaciłeś całej stówy, to ja może 20 z tej stówy bym pożyczył komuś, skoro ja widzę, że to jest mniej więcej stabilne w dłuższym okresie czasu. No i to będzie w ogóle fajnie, będzie produktywne, bo te pieniądze nie będą leżały i kwitły. I w ten sposób zwiększymy stopę inwestycji, a zwiększanie stopy inwestycji jest dobre, bo jest wzrost gospodarczy, jak jest więcej inwestycji, tak? Mógłbyś nowe przedsiębiorstwa się pojawić itd. itd. No i bardzo tak wydawałoby się ciekawy pomysł. I to pomysł, z którym jakby nawet można by powiedzieć, że na poziomie jakimś tam etyczno-moralnym, jeżeli wszystkie strony wiedzą, o co chodzi, co się dzieje, no to jakby nie ma z nim jakiegoś wielkiego problemu. Natomiast kiedy problemy się pojawiają, to wtedy, kiedy pojawia się albo to percepcja, albo jakaś regulacja, która powoduje, że ludzie zaczynają traktować tą instytucję pośredniczącą w kredycie właśnie w taki sposób, że ona tak liczy sobie statystycznie, że ty nie wypłacasz, więc część pożycza, ale tak naprawdę ci mówi, że w każdej chwili możesz przyjść. No pojawia się, kiedy pojawiają się takie zaburzenia, czy to percepcji tego, jak na rynku jest, czy jakieś regulacje, które powodują, że każdy w każdej chwili tak naprawdę myśli, że w gruncie rzeczy w każdej chwili mogę te pieniądze dostać i w związku z tym to wpływa na moje decyzje inwestycyjno-konsumpcyjne, tak? No bo kiedy ja wiem, że na przykład w domu leży na mnie worek złota, to moja struktura wydatków, czy to konsumpcyjnych, czy inwestycyjnych, jest inna, niż jeśli wiem, że jak przyjdę do domu, to worek może tam leżeć lub może nie leżeć. Tak? Siłą rzeczy, kiedy wiem, że może leżeć lub nie leżeć, jestem troszeczkę bardziej konserwatywny. Tak? Nie ma tu jakiejś wielkiej filozofii. No i co tak naprawdę ten taki moment, w którym drastycznie się ten model psuje i zaczyna powodować jakieś negatywne efekty, to jest ten moment, w którym jakby banki oczywiście to są tylko instytucje, które są prowadzone przez ludzi i część ludzi ma czasami takie pomysły, żeby szybko, łatwo zarobić, tak? I w związku z tym może próbować robić takie manewry, nie informując o tym swoich depozytariuszy, tak? I po prostu robić to po cichu. I tak historycznie niestety się zdarzało. I potem był taki moment, że ktoś odkrywał, że ta ilość tego zainwestowanego pieniądza, która miała tam rzekomo leżeć i którą operowaliśmy na przykład na poziomie czeków, które gdzieś tam się obyły w obrocie, ale tak naprawdę nikt nie sprawdzał skarbca, tak? Bo był duży poziom zaufania. Tak, coś to odkrywa, następuje run na bank. Odkrywa się, że tak naprawdę wszyscy nie są w stanie dostać swoje pieniędzy. Bank traci płynność i bardzo często upada. Pierwsi, którzy dobiegli do banku, jak się dowiedzieli, że takie niezbyt jasne i transparentne wydarzenia się działy, pierwsi, którzy przybiegli, skorzystali, ci, którzy przybiegli ostatni, stracili. Tak? Znowu, rozumiem, że to wymaga tego, żeby ludzie jakby nie byli do końca świadomi, jak proces przebiega, no bo jeżeli wszyscy wiedzą, że w danym momencie jakby powiedzmy 20% nie jest do wypłaty,
i to jest gdzieś zawarte w umowie, że słuchajcie, 20% my inwestujemy, no to jest dużo mniejsza szansa, że nagle wszyscy pobiegną i opłacić, bo każdy może nawet, mogą nawet wtedy banki wprowadzić jakieś zasady, że słuchajcie, że tam w ciągu miesiąca to możesz tylko 80% zrobić tej wypłaty, coś takiego, żeby starać się zmitygować to ryzyko właśnie danego banku. I takie słowo historie się wydarzały. I to były takie krótkie, spektakularne kariery różnych instytucji finansowych, które upadały. No i niestety, jako że upadłość ma różne nieprzyjemne konsekwencje, takie jak to, że ludzie po prostu tracą swoje oszczędności, tak to czasami są oszczędności całego życia i to w ogóle nie jest, jak się można myśleć, najprzyjemniejsze wydarzenie, no to oczywiście pojawia się parcie na to, żeby to w jakiś sposób ludzi przed tym chronić. No i można ich chronić w różne sposoby. I jednym takim klasycznym sposobem jest próba stworzenia funduszy gwarancyjnych. Tak? To są instytucje, które mówią, słuchajcie, no bo na czym to polegało? Że jak byliście małą instytucją i wydaliście za dużo tych pożyczek, tak? no to po prostu, przecież wy nie byliście głupi, wy celowo nie zaplanowaliście tego run na bank. Wam się wydawało, że statystycznie wiecie, że 30% nie jest nigdy wypłacane, więc te 30% możecie zawsze, bo to się wam jakoś między resztą klientów średni w wypłatach, tak? I jak przyjdą ci inni klienci, to ich nigdy nie będzie więcej niż 70% depozytów. Więc zróbmy tak, że dorzucimy więcej takich banków. Jak dorzucimy więcej takich banków, to cały system stanie się bardziej stabilny. No bo wtedy te banki będą nawzajem wspierać swoją możliwość wypłaty w razie tego, gdyby akurat się tak zdarzyło, że liczyliśmy, że statystycznie 30% nigdy nie wypłaca, a na przykład nam się wydarzyło, że 65 wypłaciło, ale za to tu jakiemuś innemu tylko 50, no to się wyrównuje i znowu jest spokój. I to formalnie rzecz biorąc się robi właśnie, to jest analogicznie zupełnie do jakichś wspólnego systemu ubezpieczeń, tak, gdzie w pewnym sensie odkładamy jakąś składkę na poczet tego, że niektórym nam coś się przydarzy. Analogicznie rzecz biorąc. No i w związku z tym zgromadźmy się, wszyscy wrzucajmy, robimy zbiórkę na fundusz gwarancyjny i ona sobie leży i w razie gdyby komuś brakowało, to on wtedy może szybko pozyskać z tego i uratować sytuację, system jest dużo bardziej stabilny. To jest wszystko pięknie, gdyby nie to, że ludzie reagują na bodźce i ludzie reagują na rzeczy, które ich motywują i ludzie reagują na sygnały rynkowe. I niestety, kiedy mówi się ludziom, że słuchajcie, wy macie taką strukturę, która pozwala wam być jeszcze bardziej stabilnym, no to nie tylko oni wtedy mówią, o super, ale oni też zwykle zwiększają te 30% i mówią, no skoro jestem bardziej stabilny, to znaczy, że mogę robić większą wypłatę niż robiłem wcześniej, prawda? Głupi nie jestem. Robiłem 30, bo byłem sam. Teraz będę robił większą. No i w związku z tym znowu, system jest większy i miał być bardziej stabilny, ale przez to, że sam fakt stworzenia tego funduszu gwarancyjnego bardziej zmotywował ich do robienia większej ekspansji, no bo wydawało się im, że są bezpieczniejsi, spowodował, że teraz mamy większego kolosa, którego jak on cały padnie, to jeszcze będzie większa katastrofa. To jest klasycznie, to się w ekonomii nazywa zjawiskiem pokusy nadużycia. To jest taka teoria właśnie mówiąca o tym, że kiedy nie są do końca bardzo jasno sprecyzowane powiązania między bodźcami, pobudkami i akcjami robionymi przez różnych agentów rynkowych, bo to jest szeroka teoria dotycząca wielu różnych aspektów, to ludzie są skromni nadużywać tego właśnie między innymi w taki sposób. Tak? Oni nadużywają faktu, że system miał być stabilniejszy i w związku z tym samym czynią go mniej stabilnym. Tu też można próbować w teorii gier rozpisywać, że właśnie, że oni korzystają znowu z tej, jakby to, ten fundusz gwarancyjny staje się ich wspólnym pastwiskiem. Tak? I nagle wszyscy równolegle w swoich kalkulacjach ekonomicznych indywidualnych korzystają z tego wspólnego pastwiska, więc wszyscy je jakby niejako wyzyskują za szybko i dlatego zwiększają tą ilość, którą mogą wyrzucić na rynek. No i niestety, znowu historycznie rzecz biorąc, dokładnie to się wydarzyło, tak? To znaczy nastąpiły konsolidacje, pojawiły się fundusze gwarancyjne, pojawiły się różne instytucje takie napoczytane na szczeblu federalnym, na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy też jakieś organizacje międzybankowe, zwykle też motywowane silnie przez rząd do swojego powstania.
które to tworzyły. No i oczywiście wystąpiły paniki i oczywiście były takie momenty, że całe serie banków teraz upadały, a nie już pojedyncze sztuki. No i co się wtedy dzieje? No i wtedy się dzieje to, że ponownie trzeba ratować świat. I wtedy się mówi, o, to my musimy wprowadzić kolejną regulację. Mieliśmy Bankowy Fundusz Gwarancyjny, no to teraz dorzućmy do tego jakiś wymóg, bo widzicie, co się stało. Jak my wam daliśmy Bankowy Fundusz Gwarancyjny, to wy zwiększyliście tą ilość pieniądza, którą wyrzucacie na rynek. To my zrobimy tak, że my wam teraz nie będziemy pozwalać za dużo wywalać na rynek i wprowadzimy wam stopę rezerw obowiązkowych, żeby pozbyć się tego problemu, który wywołaliśmy na pozwalanie za fundusz gwarancyjny. Tak? Czyli powiemy wam, że wy o tym ten i te liczby ja oczywiście zmyślam, bo jak ktoś, jak pewnie część z was wie, stopy rezerw obowiązkowych to są wliczone w procentach małych, tak? To większość idzie na rynek. Natomiast mechanizm jest analogiczny, tak? Ponieważ daliśmy fundusz gwarancyjny, to pojawiła się ta delta, ta różnica więcej da wyrzucana na rynek jak kredyty, więc my te, i to ona spowodowała problem, no to my teraz zamiast tego powiemy tutaj, to tu jest wasza stopa rezerw obowiązkowych i wam nie wolno wchodzić poniżej tego. Co się dzieje dalej? No, dalej dzieje się już cała seria rzeczy, tak? To znaczy, po pierwsze jest pytanie, w jaki sposób ustalać stopę rezerw obowiązkowych, tak? Wcześniej banki to, co robiły, to one dokonywały pewnej ułomnej i czasami nieskutecznej, bo tak w gospodarce rynkowej jest, że czasami przedsiębiorcy popełniają błędy, są za to ukarani i potem jakby w kolejnej generacji świat jest lepszy, tak? Bo błędy zostały wyeliminowane i mało tego, powstało nawet bardzo często jakieś know-how. O tym się bardzo często zapomina. Bankructwo tworzy bardzo dużo know-how, tak? Doświadczenia o tym, jak sobie z błędem poradzić w przyszłości, jakie wprowadzić zabezpieczenia w kolejnej rundzie eksperymentu rynkowego. Tak bardzo często przedsiębiorcy to są ludzie, którzy naprawdę w swojej karierze musieli dostać parę razy ostro, a dzięki temu są dzisiaj lepszymi przedsiębiorcami. Tak, też proces uczenia się. No więc tak było kiedyś. Teraz nagle jest jakaś liczba decydowana przez jakieś centralne ciało biurokratyczne, które dotyczy wszystkich. No i prowadzi oczywiście do wszelkiego rodzaju problemów z tym związanych, to znaczy takich, że dla jednych ta wielkość jest za duża, dla innych ta wielkość jest za mała. Dodatkowo pojawia się jeszcze druga pokusa w tej chwili. Jakby skoro stworzyliśmy już fundusze gwarancyjne, stworzyliśmy już instytucje, które nam manipulują stopą rezerw obowiązkowych, to znaczy, że mamy już całkiem sporo infrastruktury regulującej banki i w związku z tym, czemu by nie skorzystać dalej z tej infrastruktury, żeby móc manipulować bardziej tym, jak te banki się zachowują. I na przykład stworzyliśmy tą stopę rezerw obowiązkowych, ale z drugiej strony, patrząc na różne nasze mandaty polityczne, no to każemy im trzymać te pieniądze, ale z drugiej strony byśmy chcieli, żeby oni dawali więcej kredytów, bo wtedy stymulujemy inwestycje i różne tym podobne pomysły. No więc w związku z tym moglibyśmy udzielać też pożyczek z takiego banku centralnego, który się tym zajmuje, właśnie po to, żeby fakt, że pomimo zabroniliśmy im dawać, teraz to nas boli, że im zabroniliśmy dawać te pożyczki, to od czasu do czasu dorzucimy trochę pieniądze, żeby ten pieniądz mógł być wprowadzany do gospodarki. No więc wprowadzimy też rynkowe stopy procentowe, rynkowe, centralne stopy procentowe, którymi bank centralny będzie starał się sterować tym, ile jest podaży kredytu na rynku. I to jest w ogóle ten moment, kiedy już jakby w ogóle, to jest taki dramatyczny moment, kiedy to się zaczyna całkowicie odklejać od jakiejkolwiek kalkulacji ekonomicznej, która była wcześniej. Tak? Wcześniej to było faktycznie liczyli. Ryzykujemy tyle a tyle, ale mamy dane, jesteśmy w stanie to zbilansować. Za tym był jakiś rozsądek przedsiębiorczy, tak? W tej chwili pojawia się jakiś gracz z zewnątrz, który zupełnie znikąd tak naprawdę próbuje manipulować zmiennymi makroekonomicznymi, które bardzo mają takie dalekie jednak powiązanie z tym, co się dzieje w tych konkretnych bankach i w związku z tym realizują swoje polityczne cele polityczne mają wpływają. Żeby to wszystko się wydarzyło, to musiało w historii nastąpić jeden ważny moment i to jest ten moment, kiedy powolutku, może moment to źle powiedziane, bo tak to był proces, to dosyć długotrwały, bolesny proces odchodzenia od ograniczeń nakładanych przez rzadkość dóbr. I co ja mam przez to na myśli?
dóbr w świecie jest skończona ilość i dlatego na przykład, kiedy mamy pieniądz towarowy, no to złoto jest dobrem ograniczonym i po prostu nie da się powiedzieć, że nagle, wiecie co, macie trzymać 3% rezerwy obowiązkowej złota, ale my byśmy chcieli, żeby było więcej pożyczek, w związku z tym my tu mamy jakieś takie złoto znikąd, które nagle wam dorzucamy, żebyście udzielali jednak więcej pożyczek. Tego się po prostu fizycznie nie da zrobić, bo trzeba by mieć jakieś gigantyczne rezerwy złota, z których, a to jakby w długim okresie byłoby nie do utrzymania. W związku z tym trzeba było powoli odejść od standardu złota. No i to się działo przez bardzo długi okres. I jak sobie popatrzeć na wszelkiego rodzaju wykresy, to szczególnie właśnie wykresy inflacyjne itd., itd., to znowu będzie dzisiaj dzień z kijami hokejowymi. Mamy coś takiego. Może przechodzimy jeszcze tako bardziej. I to jest, tu jest czas, a tu jest poziom cen. No i znowu mamy ten kij hokejowy. I ten kij hokejowy to jest kij hokejowy, który załamuje się w momencie, w którym następuje całkowite zerwanie ze standardem złota, albo proces, który długo trwał, jakby... Ja nie chcę się teraz dawać te wszystkie szczególiki tego, jak tam był system, jakby był klasyczny standard złota, potem był system walut podstawowo-złotowej, był system z Bretton Woods, to moim zdaniem nie będziemy się teraz zamulać takimi szczegółami. Jak ktoś chce o tym poczytać, o historii tego, to polecam Maria Robarda, What has government done to our money, które przetłumaczone jest na polski, nie wiem, kto mi pomoże? Jak się nazywa? Co rząd zrobił z pieniędzmi, właśnie. I tam to jest bardzo ładnie opisane, więc nie będę się wdawał w szczegóły tych wszystkich kolejnych etapów, natomiast to było tak, że jakby każda kolejna próba manipulacji to była tak, żeby to było coraz bardziej odklejone, był pieniądz od złota coraz bardziej, aż nastąpiło całkowite zerwanie 15 sierpnia 1971 i to jest surprise, ten moment. Polecam książkę Rothbarda, ale też od razu wam powiem jedną rzecz. Jeżeli dzisiaj byście rozmawiali z kimś, kto się zna trochę na bankowości, to zwykle tacy ludzie są troszeczkę sceptyczni wobec tego, co Rothbard mówi. No bo Rothbard tam pisze bardzo dużo o takich rzeczach, które historycznie były powiedziane. Wiesz, to jest stara książka, tak? To jest... Kiedy to było? Pierwsze wydanie tego jest jakieś... Mniejsze. W każdym razie to jest stara książka. Natomiast w dzisiejszym czasie w ogóle takie rzeczy jak stopa rezerwy obowiązkowej w ogóle nie działa już tak jak kiedyś. To znaczy, kiedy bank mówi, że powiedzmy ma obowiązek trzymać 3%, to nie znaczy, że on trzyma 3%. To znaczy, że kiedy zadzwonią smutni panowie z banku centralnego i powiedzą, będziemy robić audyt, masz mieć 3%, to on ma zwykle jeszcze teraz okienko, żeby te 3% pozyskać. On nie musi jego mieć, nawet tych 3%. On musi mieć płynność i musi być rozpoznawany na rynku międzybankowych transakcji jako wiarygodna instytucja, żeby przez noc mógł podzwonić po innych bankach i powiedzieć, ej, za ile mi pożyczycie, żebym miał te 3% na wymóg? Oni, za tyle, spoko. Pach, pożyczają, jest 3%, jest, dziękuję, do widzenia. I to nie jest jakaś machlojka, po prostu tak działa, tak? To jest wbudowany system. Mówi, tak, dziękuję, do widzenia. Oni to tam spłacają, jeżeli są wiarygodną dużą instytucją, no to ze swoich różnych marż, zarobków na innych instrumentach kredytowych spłacają właśnie ten drugi bank, który im na tym interbankowym rynku to pożyczył. I to jest jedna rzecz, w związku z tym tak naprawdę ta stopa rezerw obowiązkowych, tam nie wiem, czy mieliście też wykład właśnie tam, jak te wszystkie mnożniki pieniężne działają. Nie było tego? Tam, bo tam są takie... Było? Tam tak, że tam właśnie tam 1 przez 100 rezerwów to jest górna granica tego, ile się da wygenerować kredytu, tak? Bo jak sobie weźmie się tam 1 przez, to tam może sobie policzyć limes tam, że to, bo to oni ma się te 100 jednostek, 3% muszą zachować, więc 97 udzielają w kredycie, ale te 97% no co, ląduje też na koncie, więc znowu z tych 97 tylko 3% musi zostać, więc znowu jakieś tam 96 z groszami i tak dalej, tak dalej, tak więc to w granicy w nieskończoność to dążą do 1 przez 3%.
No i tak naprawdę to jest bardzo teoretyczna konstrukcja, która nie ma za bardzo związku z dzisiejszym światem, bo po pierwsze banki nie mają wymogu tego trzymać, więc teoretycznie to w ogóle mogłyby więcej wygenerować, a w praktyce generują mniej, bo też banki nie są głupie i szalone, tak? Banki wiedzą, że jakby wywaliły tyle pieniędzy, to po prostu mogą jakby potrzebować tak drastycznej pomocy banku centralnego, że nawet bank centralny może by rzeczywiście zwariowali i im nie pomóc. W związku z tym zwykle tak naprawdę banki mają wyższy poziom rezerw obowiązkowych, więc szczególnie jakbyście rozmawiali z kimś, kto jakby się trochę zna na bankowości, to pamiętajcie, że jakby to nie jest takie proste, bo jednak ludzie to wtedy, to są zwykle takie momenty, jak obrywamy, że jesteśmy sektą. Czytaje się tego Rothbarda, nam jakieś pisał 50 lat temu głupoty i powtarzacie. No, to jest świetna książka historyczna, ale w dzisiejszych czasach to nie jest główny mechanizm, przez który to się odbywa. Przez który manipulacja w pieniądze się odbywa. Główny mechanizm, przez który to się obecnie odbywa, to są wszelkiego rodzaju operacje bardziej bezpośrednie. To są takie operacje jak pożyczkowanie banku bezpośrednie, to są takie operacje jak kupowanie aktywów bezpośrednie. Tak, kiedy bank centralny nie operuje jakimś wskaźnikiem wewnątrzbankowym i mówi celujcie w niego, tylko po prostu bierze pewnie pieniądze i mówi, wiecie co, a my go możemy pożyczyć na taki procent, albo bierze pewne pieniądze i mówi, a my możemy kupić następujące aktywa, jakby ktoś je miał na sprzedaż. To się dzieje na szczęście nie tak często, to się dzieje naprawdę w takich strasznych przypadkach, jak kryzys w strefie euro i kiedy wszyscy panikują i nie wiedzą co robić i w związku z tym po prostu łapie się tonący brzytwy, bo jednak kupowanie bezpośrednio z banku centralnego to jest zwykle skrajna skrajność, tak? Bo to jest takie robienie inflacji, jak po prostu żaden przyzwoity ekonomista jeszcze 15 lat temu by się wstydził w ogóle pomyśleć o czymś takim. Więc to się rzadko zdarza, ale się zdarza i to są w tej chwili te ograniczenia. I teraz tak, jest ta pokusa nadużycia, o której mówiłem wcześniej, i jest taka funkcja, którą banki centralne pełnią, to się w literaturze ładnie nazywa pożyczkodawcą ostatniej instancji. O, koniec. Miło było was wszystkich poznać. To było wspaniałe 12 lat z instytutem. Co ja mówiłem? Kto ma jakieś nielegalne rzeczy w tamtym budynku, to może teraz wyjść. Poza tym, że jest ta pokusa nadużycia, to jest, jakby używa się w literaturze takiego terminu jak pożyczkodawca ostatniej instancji. To jest właśnie ta bardziej bezpośrednia metoda wpływania, o której mówiłem, to znaczy, że się po prostu pożycza te pieniądze. I w jaki sposób to ma wpływ? No oczywiście w taki, że po pierwsze wzmacnia pokusę nadużycia, bo banki wiedzą, że wiecie co, w tarapatach finansowych jest pożyczkodawca ostatniej instancji i ja zawsze mogę zapukać do drzwi banku centralnego i powiedzieć dzień dobry, ja bym bardzo chciał dostać pożyczkę po jakiejś kwocie, którą jesteście w stanie mi tak zdefiniować, żeby no, z oczywistych względów, na takich warunkach, na których rynku bym nie dostał, no bo ja bym mógł dostać, to bym nie przyszedł pukać. W związku z tym jakby poza zwiększaniem pokusy nadużycia po prostu bezpośrednio zwiększają akcję kredytową i zwiększają podaż pieniądza. Banki, no i oczywiście co się dzieje, jakby oczywiście ekonomiści, którzy robią, tworzą te wszystkie regulacje, nie są tacy głupi kompletnie, tak? Bo jakby oni wiedzą, że to będzie powodowało te efekty, w związku z tym próbują kolejne. I zobaczcie jaki jest schemat, z każdą kolejną regulacją musi być kolejna nałożona na to, żeby zmitygować ten efekt, który kolejna nałożyła, tak? Ponieważ wiemy, że jest tam pożyczkodawca ostatniej instancji i wiemy, że on może finansować różne rzeczy dosyć łatwo, no to żeby on jednak nie był taki frywolny i rzucający pieniądze na lewo i prawo, to wprowadzamy taki mechanizm jak niezależność banku centralnego. I mówimy, że wiecie co, bank centralny jest niezależny od bieżącej polityki rządu na przykład. To nie jest tak, że rząd może zapukać i powiedzieć, wiecie co, spadają nam notowania, to może byśmy tutaj jakiś zrobili interes i tu będą wzmocnimy jakiś tam dział gospodarki i dzięki temu nam te notowania. Takich rzeczy niezależność banku centralnego jest powszechnie uznana, ma powstrzymać, tak? Banki centralne mają być też niezależne nie tylko od sił politycznych, ale też od sił rynkowych, to znaczy one mają być niepowiązane bezpośrednio z interesami partykularnych banków,
co, że tak powiem, tak samo jak poprzedni przykład, który wybrałem, był celowo tak dobrany, żeby co po niektórym z Was dzwoniło, że takie historie się, rzeczy w historii się działały, że banki centralne rozmawiały z rządami, żeby pomóc. To tak samo, to jest dokładnie ta sama historia jest w przypadku tej niezależności od indywidualnych banków prywatnych. Tak, dokładnie to samo, co się dzieje. Pomimo tego, że formalnie są niezależne, to są te słynne, jak się nazywa, kręcące się drzwi obrotowe, tak, że ludzie wychodzą z banków, wchodzą do banków centralnych. I jakby pomimo, że oczywiście stara się wprowadzać pewne formalne mechanizmy, to jednak interesy banków reprezentują, więc niezależność banków centralnych jest dosyć miękkim ograniczeniem. No i w związku z tym, co się dzieje? No co dzieje się to, że jest kolejna fala problemów, tak? Bo pojawiają się czasy na przykład takiego człowieka jak Alan Greenspan, tak? Prezesa Amerykańskiej Rezerwy Federalnej, który robi pewne deklaracje, które są interpretowane jak tak zwany, które są nazywane w historii jak tak zwany Greenspan Put. Greenspan Put to jest nazwa, która pochodzi od takiego instrumentu finansowego jak opcja. Dla tych, którzy nie wiedzą, opcje finansowe, opcje działają w ten sposób, że one dają nabywcy prawo, lecz nie obowiązek do nabycia lub sprzedaży czegoś. Tak? To znaczy, jeżeli ja kupię opcję, to ona mi daje prawo, że za miesiąc będę mógł, jeśli ceny będą dla mnie korzystne, to coś sprzedać, albo mógł, jeśli ceny będą dla mnie korzystne, coś sprzedać. To są dwie różne opcje, musiałbym do tych dwóch rzeczy być. Tak? No i dlaczego Greenspan put? No dlatego, że on powiedział, że wiecie co, jak będą problemy, to my pomożemy. W związku z tym, czyli dał im możliwość, lecz nie prawo wykorzystania, stąd ten Greenspan put. No i spowodował tym oczywiście koszmarną pokusę nadużycia. Nie mówiąc już o samym poziomie stóp procentowych, które w ówczesnym czasie schodziły w dół, jakby były wszystkie historie z 11 września, kiedy też Rezerwa Federalna w ramach swojej niezależności od rządów starała się wspomóc rynki finansowe itd., itd. No i oczywiście te wszystkie rzeczy prowadzą do kolejnych kryzysów. No i co się dzieje dalej? No więc dalej jest kolejna runda regulacji, bo jakby już będziemy dzisiaj mówić o samych rundach regulacji. I kolejną rundą regulacji, która ma wtedy powstrzymać problemy, które są z tą pokusą nadużycia, jest to, że mówią, no dobra. Czyli problem jest taki, że te banki teraz udzielają tych kredytów jak szalone, bo my im daliśmy ten Greenspan put, i im daliśmy pieniądze i co niskie stopy. No i to nie działa dlatego, bo potem niektóre z tych procesów są niespłacane, bo oni jakby w swoich kalkulacjach ryzyka nie doszacowują ryzyko przez nas, to my im każemy lepiej uwzględniać ryzyko. That's gonna solve the problem, a? No już tyle razy zadziałało, jak kazaliśmy im robić rzeczy, więc zróbmy to jeszcze raz. No i tym razem powiedzieli tak, wprowadzono tak zwane regulacje bazylejskie i one polegały już tak bardzo technicznie na tym, że się jakby trzeba było mieć zabezpieczenie pod emisję długu. Jak się chciało dać komuś stówę kredytu, to trzeba było mieć kolateral, tak? Czyli aktywa zabezpieczające to, no i one, te aktywa, jakby miały swoje różne wagi ryzyka, czyli żeby udzielić danej wielkości pożyczki, to trzeba było mieć dane aktywa zabezpieczające to, no i te aktywa, no ale aktywo aktywu nierówne, więc się je oceniało różnymi wagami ryzyka i to zwykle były różne schematy, były niektóre centralne, bazylejskie, a niektóre były, że mieli pewne określone modele korzystać, żeby to samemu robić, no ale w skrócie jakby ważyli aktywa ryzykiem, no i to polegało na tym, że mówię tak, mamy 10 dolarów w obligacjach i te obligacje to mają zero ryzyka. Czyli w ogóle są 100% bezpieczne. I mamy jakieś tam inne instrumenty finansowe, które są w 50% bezpieczne. I mamy jakieś tam coś tam, które są w 20% bezpieczne. Tak? To sumujemy i musimy jakiś utrzymać współczynnik tego do tego. Tak? Czyli im więcej udzielamy, tym więcej musimy mieć aktyw wyważonych ryzykiem. W dużym uproszczeniu. No i co się dzieje wtedy? No i to się dzieje wtedy, że ponieważ to jest bardzo fajny schemat, tak? Jakby wreszcie stworzyliśmy problem, więc jak Kisiel, słynny zwrot Kisiela, tak nie, że socjalizm ustrój, który walczy z problemami, które nie są znane w innych ustrojach. Tak samo to jest kolejna walka banku centralnego z problemem, którego w świecie bez banku centralnego nie ma. No, wygląda na papierze całkiem rozsądnie. No, poza tym, że nie dla wszystkich, bo jak tylko zostało to stworzone, to jeden z ojców w współczesnej teorii finansów, Robert Merton, praktycznie, nie wiem, czy to było 3 miesiące po tym, czy kiedy to było, napisał taki artykuł, który się wtedy przyszedł troszeczkę bez echa, bo to było tak duże, tak duży, tak duży,
jakby wysiłek stworzenia tych regulacji, tak naprawdę ich praktycznie globalna implementacja koordynowana z Bank for International Settlement z Bazylei, stąd nazwę bazylejskie regulacje. Że jakby on troszeczkę przeszedł bez echa, bo wszyscy tak siedzieli i robili, miejmy nadzieję, że ten Merton to nie ma racji, bo Merton napisał taki bardzo fajny artykuł i to nie jest ekonomista austriacki, więc to też jest taka fajna historia pokazująca, że jednak to nie trzeba być wcale Austriakiem, żeby widzieć, że to są bzdury. Napisał, że ale wy wiecie teraz, że to co wy zrobiliście, to wy przyjęliście jakieś arbitralne wagi ryzyka i w związku z tym dla jakichś różnych aktywów, no i w związku z tym ktoś na jakimś etapie musi decydować, która jest waga do czego, no jak będzie to w ten sposób wyglądało, to co ma powstrzymać ludzi przed robieniem czegoś takiego, że będą, to są jakieś obligacje, to są jakieś tam instrumenty finansowe, to są na przykład, nie wiem, akcje albo kredyty po prostu, tak? I kto ma powstrzymać teraz banki przed tym, że one wezmą to, sprzedają to komuś, ten ktoś wyemituje obligacje, oni odkupią te obligacje, więc przeskoczą obligacje tutaj, czyli jakby będą mieć na papierze mieli 100 w kredytach, teraz mają 100 obligacjach, ale to jest 1:1 to samo, bo cała to, co tamta spółka robi, to jest skupowanie kredytów i emitowanie obligacji. I w związku z tym będą mieć dokładnie tą samą kompozycję ryzyka wewnątrz, ale ich współczynnik kapitałowy teraz też nie wzrośnie, bo nagle coś, co miało 20%, skoczy do 100%, nie będą mogli znowu udzielać więcej. I to się oczywiście wydarzyło. Oczywiście to się wydarzyło. To jest jeden z mechanizmów, przez który między innymi ten wielki kryzys 2008 roku, jeden z wielu, tak, niesławny kredyt default swaps i inne instrumenty właśnie oparte na kredytach. To jest dokładnie to, tak? Oni przerzucali dokładnie te same aktywa, przepakowywali je w coś innego, nazywali je inaczej. Nagle coś, co było strasznie, miało mały wysoki współczynnik ryzyka, stawało się niskim i można było robić dalej. Tak, to się było CDO, credit default swap. Przepraszam, tak, oczywiście. CDO, collateral debt obligations, tak. Jasne. Dokładnie, bo to były te słynne CDO. I to się wydarzyło, dokładnie to się wydarzyło. To zresztą Merton na to używał terminu, który istniał już wcześniej, czyli arbitraż regulacyjny. To znaczy, że tak jak samo jak przedsiębiorcy mogą kupować tanio, sprzedawać drogo, jak zauważają okazję do arbitrażu, czyli okazję do zarobienia, tak samo na regulacjach da się zarabiać. Znaczy da się zauważyć, że sprzedam tu, a kupię tu i na tej regulacyjnej okazji mam arbitraż i następują innowacje, pewne innowacje finansowe, które obchodzą te rzeczy. Co jest dosyć istotne tutaj, to kiedy ja mówię o innowacjach finansowych, jest taka duża tendencja do tego, żeby mówić, że jakby a na wolnym rynku to by nie było właśnie żadnych CDO-sów, to by nie było tych wszystkich skomplikowanych, piramidalnych jakby instrumentów finansowych. Ja nawet gdzieś kiedyś nawet czytałem, ktoś argumentował, że nie byłoby księgowości, to jest w ogóle absurdem. Albo że byłoby tego dużo mniej. No i oczywiście pewnie byłoby mniej, bo dużo tych rzeczy wynika z potrzeb regulacyjnych faktycznie. Ale też nie dajmy się zwariować. Innowacje finansowe to jest coś, co raczej historycznie, kiedy nie było interwencji państwa, było bardzo korzystne, bo innowacje finansowe to są zwykle te momenty, kiedy ktoś się orientuje, że jest w stanie optymalizować ryzyko i optymalizować płynność. Tak? To są te momenty, kiedy ktoś mówi, wiecie co, my jesteśmy w stanie się ubezpieczyć i zakłada ubezpieczalnie. Tak? Pierwsze ubezpieczalnie, które to były grupy, znowu jakiś historyk, to zaraz mi może zbeszta, że jakieś szczegóły plącze, ale to były głównie dotyczyły, ten rynek ubezpieczalnie się rozwijał przez transoceaniczne wielkie podróże handlowe, tak? Gdzie te statki po prostu tam połowa nie dopływała, jakieś duże odsetki nie dopływały, więc oni się zbierali, robili zrzutki, tak? I byli jacyś tacy brokerzy tego, którzy potem wypłacali odszkodowania na tej podstawie, tak? Bo wiedzieli, że co dziesiąty statek nie dopłynie, więc się zrzucali na to i w pewnym sensie tak. To były pierwsze innowacje finansowe. I jakby fakt, że to oczywiście się rozwija dalej, no to świat się robi coraz bardziej skomplikowany, więc siłą rzeczy też instrumenty by się tworzyły skomplikowane, więc nie należy potępiać w czambu istnienia czegoś takiego, na przykład CDO, bo całkiem możliwe, że byłyby jakieś CDO, bo one by ułatwiły na przykład handel ryzykiem. A arbitrażowanie ryzyka to jest absolutnie normalna funkcja, która się dzieje. I na rynku ubezpieczalnie odsprzedają sobie nawzajem ryzyko, to czemu banki nie miałyby robić tego samego w jakichś paczkach? Więc to tyle, jeśli chodzi o to. I tak na koniec, podsumowując, jakby
wydaje mi się, że to jest jedna z tych takich historii, która najładniej pokazuje to, jak płonne są nadzieje, że regulacjami da się naprawiać rzeczywistość, szczególnie kiedy ona... I to tak ładnie widać, bo to jest skomplikowana materia, tak? To jakby jak się zrobi cenę jakąś maksymalną na chleb i zaraz opustoszy ją półki, to wszyscy widzą, że to był głupi pomysł dosyć szybko. Tak? Kiedy to dotyka pieniądza, który jest takim specyficznym dobrem, które przenika nas wszędzie, to ten związek między przyczyną a skutkiem jest zwykle trochę oddalony w czasie i nie taki oczywisty dla nas na co dzień, bo my po prostu nie do końca nawet rozumiemy. Tak? I to zajmuje mało tego, to zajmuje profesjonalnym ekonomistą potem 3 lata, żeby zrozumieć, co się wydarzyło. Tak, bo poziom skomplikowania tak rośnie. I tam szczególnie, to są szczególnie te miejsca, gdzie trzeba walczyć o to, żeby ten regulacyjny marsz po prostu, który co 15-20 lat tworzymy kolejną regulację, która ma załatwić problem, że poprzednia regulacja miała załatwić, ale nie załatwiła, tylko stworzyła nowy. To jest szczególnie to miejsce, gdzie warto walczyć. Jest oczywiście dyskusja, co z tym zrobić. Czy to znaczy, że powinniśmy porzucić pieniądz całkowicie papierowy i przejść na złoto, bitcoin, spalić banki centralne albo jakieś inne rzeczy robić. To jest oczywiście bardziej łagodne formy, czyli wprowadzać jakieś konstytucyjne ograniczenia dla banków centralnych itd., itd. To jest temat na ciekawą dyskusję, ale i tak jest jeszcze tyle pracy w wykazaniu i przekonaniu ludzi, że w ogóle problem jest na głębokim poziomie filozofii zarządzania pieniądzem. Że wydaje mi się, że tam należy się najpierw skupić, zanim przejdziemy do szokowania ludzi standardem złota i różnymi rozwiązaniami, które prawdopodobnie by działały. Ale może najpierw przekonajmy, że jest coś nie tak teraz. Dziękuję bardzo.